Raz, dzień dobry. Witam wszystkie dzieci. Będziemy wam czytać bajki różne. Potem znowu będzie karaoke, więc proszę dzielnie czekać i słuchać. Pierwsza to taki wiersz tego pana, który napisał bajkę o Kubusiu Puchatku. Wierszyk się nazywa Śniadanie Króla. Król zapytał raz królowej, a królowa pokojowy. Czy by masło się znalazło, bo król jeść śniadanie chce? Sądzę, rzekła pokojowa, że się już zbudziła krowa, bo słyszała służba cała, jak mówiła rano muuu. Pokojowa znika w mig przed ochmistrzem, robi dyk. Czy by masło się znalazło, bo król zjeść śniadanie chce? Ochmistrz na to. Będzie prościej, gdy królewskiej powiesz mości, że się dania do śniadania już od świtu pichci te. Pasztet z dzika z trufelkami. Dwa bażanty z kasztanami. Rybę w sosie. Tłuste prosie. I z bananów pyszny krem. Potem inne są desery. Tort kawowy. Cztery sery. A do chleba będzie trzeba zamiast masła podać dżem. Pokojowa znika w mig, przed królową robi dyk. Marmolada też się nada, od ochmistrza o tym wiem. A królowa się rozczula i powiada tak do króla. Mam złe wieści, dają jeść ci zamiast masła jakiś dżem. Król powstrzymać płaczu nie mógł, aż od łez mu kaftan przemógł i zgnębiony do swej żony szepnął tylko: masła chcę. Rozbeczała się królowa, popędziła pokojowa i do krowy tymi słowy najuprzejmiej zwraca się. Król z rozpaczy całkiem zbabiał, prosi wciąż, by dać mu nabiał. Czy by masło się znalazło, bo król nie chce dżemu jeść? Chętnie służę, rzekła krowa. Popędziła pokojowa. Niech król nie łka, bo masełka mu przynoszę kostek sześć. Cały smutek zaraz minął. Król koziołki dwa wywinął, nie frykasy, ananasy, lecz chleb z masłem chętnie zjem, a imć ochmistrz na śniadanie. Marmoladę niech dostanie. Marmoladę, marmoladę, marmoladę oraz dżem. Drugi wiersz to też pana Milne, tego od Kubusia Puchatka. Wszystkie te wiersze są z tomu Wiersze dla Krzysia. A teraz będzie trochę straszno, bo to jest opowieść o złym lordzie Gburze. Lord Gbur miał toporzysko, długości metra blisko, i wielu miał poddanych, a bić potrafił też. We czwartki i w soboty najwięcej miał roboty. Po wszystkich chatach łaził i ryczał niby zwierz. Lordowska mość to ja! Kto nie zna mnie, ten kiep! Ha, 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 ha. A teraz macie w łeb! Miał buty nasz Gbur srogi, po dziadku i ostrogi. Kłuć nimi zwykł przechodniów i śmiał się wielce rad. W niedzielę i we środy nad brzegiem stawał wody i ryczał aż z radości, gdy ktoś do wody wpadł. Lordowska mość to ja, jam Gbur, he, 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 he. Kto jeszcze, ha, 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 wykąpać się dziś chce. Lecz raz przy piątku rano buciory mu zabrano. Chce topór wyjąć z szafy. Topora także brak. Do swoich pędzi włości, lecz tutaj z jego mości kto żyw podpiwa sobie i ludzie mówią tak: lordowska mość to on? I czyby to ten sam? Popatrzmy z wszystkich stron! Ach, jakże miło nam! Nie pomógł wygląd srogi. Złapali go za nogi, wrzucili do sadzawki i po łbie dali mu. Gdy oblepiony błotem wyłaził z wody potem, pękało wprost ze śmiechu poddanych jego stu. Dość głupią minę ma lordowska mość, no nie? He, 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 he.
gdy chyłkiem pokryją mu, gbur wśliznął się do domu, gdy się osuszył troszkę i przemył na łbie guz, wyrzucił stare stroje, ubrania wyjął swoje i rzekł: dość tej zabawy, nie będę lordem już. Prastary gburów klan, niech na mnie skończy się. Ja się nazywać pan, całkiem zwyczajny chcę. Teraz przeczytamy taki pierwszy rozdział w zasadzie z książki Justyny Bednarek, Niesamowite przygody 10 skarpetek, 4 prawych i 6 lewych. Taka zabawna historia, może nawet nieco z wątkiem kryminalnym, ale sympatyczna bardzo. Naprawdę nie wiem, gdzie się gubią. Mama patrzyła na piętrzący się na środku łazienki stos pojedynczych skarpetek. Przecież do pralki trafiają zawsze 2. A potem okazuje się, że jedna gdzieś znika. Przez ostatnie lata uzbierałam ogromny wór skarpet bez pary. A to znaczy, że gdzieś w tym domu ukrywa się cała armia pojedynczych skarpet. Może pralka je pożera? Zastanawiała się Basia, nazywana przez rodziców po prostu B, bo tak było krócej. Albo co druga skarpetka rozpuszcza się w wodzie. Wydają się strasznie samotne, kiedy tak sobie leżą, westchnęła mama. Mówię ci, że to nie wina tej żarłocznej maszyny, zadudniła bez bębna pralki, do której wsunęła głowę, żeby sprawdzić, czy aby nic nie zostało w środku. Być może masz rację. A jeśli tak, to jedyną osobą, która może nam pomóc, jest hydraulik. Mama podeszła do telefonu i zadzwoniła po hydraulika. Hydraulik najpierw pralkę opłukał, potem wyjął filtr, wyczyścił go, zajrzał do silnika, sprawdził pasek klinowy. Następnie poprosił o herbatę. Obwąchał gumowy kołnierz, pomanipulował pokrętłami i guziczkami. Podrapał się w głowę i jeszcze raz obstukał bęben. Zajrzyjmy pod spód, powiedział w końcu. Może one po prostu wpadają pod pralkę. Wspólnymi siłami wraz z mamą i małą B przesunęli urządzenie. Ale nie znaleźli ani jednej skarpetki. Za to okazało się, że w podłodze jest dość spora dziura. No proszę, twarz hydraulika rozjaśniła się w triumfalnym uśmiechu. I już wiemy, co się stało. A co się stało? Zapytały jednocześnie mama i Ben. Zwiały cwaniary. Fachowiec wsadził palec w dziurę, ale niczego nie wymacał. Po prostu skarpety dały nogę. Nic tu po mnie, miłe panie, nie pomogę. Jeśli skarpeta wybiera wolność, to jestem bezsilny. Ale dokąd one uciekły? Spytała B. A tego to już niestety nie wiem, ale doświadczenie życiowe podpowiada mi, że mogą być absolutnie wszędzie. Hydraulik spakował śrubokręty, zainkasował należność, zasalutował i poszedł, pozostawiając mamę i B z kolekcją samotnych skarpetek. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie i że kiedyś wrócą do domu, szepnęła B. Będziemy na nie czekać, powiedziała uroczyście mama i objęła córkę ramieniem. Opowieść o skarpetce pierwszej, która wygrała casting, zdobyła rolę w popularnym serialu i została prawdziwą gwiazdą. Zapewne jesteście ciekawi, co się stało ze skarpetkami, które, hydraulik miał rację, rzeczywiście wybrały wolność. Zacznijmy od bardzo eleganckiej lewej skarpety, którą tata małej B otrzymał kiedyś w prezencie od swojego teścia. Skarpetka była bardzo wysokiej jakości, urodziwa, jedwabna, czarna jak skrzydło kruka i zdecydowanie źle się czuła w worku z brudną bielizną. To nie jest towarzystwo dla mnie, szepnęła do swojej prawej siostry bliźniaczki, odsuwając się z niechęcią od dość nieświeżego podkoszulka, który opowiadał właśnie głupie dowcipy i sam się z nich głośno zaśmiewał. Ej, nie zadzieraj nosa, krzyknął podkoszulek do lewej jedwabnej skarpetki. Tutaj nie ma bardziej i mniej brudnych. Wszyscy elegancko powędrujemy do pralki. Czy to ci się podoba, czy nie?
Sama widzisz, mruknęła jedwabna skarpetka. I ja się tu duszę, ginę. Nie gniewaj się, kochana, ale muszę cię opuścić. Ruszam w świat, gdzie czekają na mnie wielkie możliwości i kariera. Jak powiedziała, tak też zrobiła. Wyskoczyła z wiklinowego kosza i po chwili zniknęła w dziurze pod pralką. Z drugiej strony powitał ją piękny, kolorowy, kwitnący świat. Zachwycona skarpetka szła, szła i szła ulicami miasta, aż tu patrzy wielki plakat, a na nim napisane jest tak. Uwaga, uwaga, casting do serialu. Jeśli jesteś młoda, ładna, zgrabna i od dziecka marzyłaś o tym, by zostać aktorką, zapraszamy cię na próbne zdjęcia do serialu telewizyjnego. To jest właśnie coś dla mnie, ucieszyła się jedwabna skarpetka i stanęła w kolejce pięknotek, które również przyszły na zdjęcia próbne. Kolejne dziewczyny wchodziły do niewielkiego pokoiku, gdzie siedział pan reżyser w towarzystwie 20 asystentów. Niestety żadna nie pasowała do roli. Jedna była zbyt niska, inna miała kiepską dykcję. Gdy nadeszła kolej naszej skarpetki, dumnie wypięła piętę, obciągnęła palce i pewnie stanęła przed reżyserem. Ten spojrzał na nią bez przekonania, dyskretnie ziewnął, a potem poprosił. Niech nam pani coś zadeklamuje, byle to nie było, no o tym, no. Pani Marzenko, jak się nazywa to coś, czego już nie chcemy? Świeżop, odpowiedziała pani Marzenka. No więc o wszystkim, byle nie o świeżopie, niech pani zaczyna. Jedwabna skarpetka chwilę pomyślała, a potem wyrecytowała z uczuciem. Życie skarpetek jest bardzo trudne. Albo dziurawe są, albo brudne. Spać muszą w butach, bądź też w szufladzie. Rzadko w porządku, często w nieładzie. Nie chcę się skarżyć na swą niedolę, lecz na skarpetki dybią wciąż mole. Czasem nie jedna z nas smętnie jęknie. Tkwiące w nas stopy nie pachną pięknie, a więc nie patrzcie na nas ukosem, gdy uciekamy przed takim losem. To mi się podoba! Brawo! Bravissimo! Reżyser z zachwytu uderzył pięścią w stół, a jego asystenci dyskretnie otarli łzy wzruszenia i pociągnęli 20 nosami. Ma pani tę rolę, ręczę, że zostanie pani gwiazdą przez wielkie G. Tak też się stało. Rola w serialu przyniosła jedwabnej skarpetce sławę i uznanie. Udzielała wywiadów, jej fotografie trafiały na okładki kolorowych magazynów, a projektanci mody szyli dla niej suknie. Z jednym z nich przez pewien czas była nawet zaręczona i planowała ślub, ale ich związek nie przetrwał zbyt długo. Skarpetce zależało bowiem przede wszystkim na karierze. Z biegiem czasu, gdy zaczęła się tu i tam delikatnie przecierać, zafundowała sobie wzmacnianie pięty jedwabną nicią w luksusownej cerowni. A gdy była już całkiem wiekową skarpetą i trzeba było ustąpić miejsca nowym, młodszym gwiazdom, napisała pamiętniki, które wywołały prawdziwy skandal, wyjawiła w nich bowiem pikantne szczegóły na temat różnych wysoko postawionych stóp.